No witam Was. To urządzenie już znacie. Model A9711 Onkyon. Trafił do mnie, ponieważ w pewnym momencie zaczęło z niego coś śmierdzieć. No i cóż, no pozostaje nam zdiagnozować, no a następnie naprawić. Tak więc jeszcze raz, Onkyo A9711, ściągam obudowę. Śruby już odkręcone, żeby było szybciej. No szczerze powiem, nie wiem, czy z tym Luxmanem nie przesadziłem trochę z czasem nagrania. Pewnie część będzie niezadowolona, że za długo. No ale cóż, czekajcie, najpierw rzucę okiem, czy coś tutaj widać. No, coś widać. Pozwólcie, że wezmę do ręki, żebyście też zobaczyli. Widać, jakie fajerwerki fajne tam poszły? Dokładnie mówimy o tych tutaj miejscach. No, jest to okopcone. Pytanie, co poszło przy okazji, że tak powiem. Tak więc, no widzę jedno wyjście. Ja teraz odłożę kamerę i odkręcimy dół. Zobaczymy te tranzystory tam w całej krasie, co tam się wydarzyło. Dobrze, jesteśmy już wewnątrz. Ciekawym jest to, że od tej strony jakoś nie widzę. Tranzystorki, jakie tutaj mamy, to 2SA1695 i 2SC4468. Na tej stronie nie widać nic. A tu jest rozerwane, mamy dwie sztuki 1695. Wezmę do ręki, żeby wam to dokładniej pokazać. Widać to. W każdym razie tutaj, może o, pod takim światłem chyba będzie lepiej. Widzicie? Oba eksplodowały na emiterach. Te nogi są pięknie wypalone. No to cóż, w tej sytuacji pozostaje mi wziąć miernik i zobaczyć tranzystory, które pracują w drugiej połówce zasilania. A może przełożę ten miernik, że przy tą kamerę, przepraszam, tutaj. O, teraz będzie lepiej widać. Spróbujemy coś tam zmierzyć. Tylko jeszcze zmiana sondy i będziemy działać.
Dobra, słuchajcie, przygotowałem się do jakiegoś pomiaru. No to co, najpierw emiter, kolektor tych spalonych. Sprawa prosta. Sprawa prosta, ale teraz druga para, znaczy druga strona. Poleciały nam obie pary i to na pełne zwarcie. Co możemy w tej sytuacji zrobić? Gdyby się okazało, że z tych choćby jeden przeżył, to w tej chwili ten drugi może powodować zwarcie, które nas tutaj oszukuje przy pomiarze. Tak więc najrozsądniejszym wydawałoby się teraz wylutowanie tych tranzystorów. Tak jeszcze, wiecie, zastanawiam się, jaka jest tutaj szansa, żeby to porozpinać. No nie, po prostu wylutuję je. No słuchajcie, doszedłem do etapu takiego, że wydobyłem tranzystory końcowe. Wyjąłem również tą płytkę sterującą. Ona siedzi sobie tutaj. Tu mamy takie złącze, więc stosunkowo przyjemnie można ją wyjąć. No i jakie wnioski? No to są te nasze porozwalane. Czekajcie, może tak. Widać tutaj takie fajne wypalenie. Zobaczmy drugi. Też tutaj jest dziurka. No i co dalej? No, w wypadku tych dwóch sprawa jest raczej prosta, nie? Moment. Czyli 16,95, oba na pełnym zwarciu. Teraz SC. Pełne zwarcie. Drugi SC. Pełne zwarcie. Tak więc poleciały wszystkie cztery tranzystory w jednej końcówce mocy. No i zobaczmy tutaj, co jest grane. Pierwsza jest baza. Mamy 0,97. Tu mamy zwarcie. A jak widzicie, na tej płyteczce tutaj nie powinno się nic zwierać. Możemy jeszcze zobaczyć na ten 18. Poczekajcie, tak jakoś podszedł. Tą stronę przerwa, czyli prawidłowo. Momencik. No właśnie, Ruby. I teraz drugą stronę. 580, dobrze. I 580, dobrze. Kolektor, emiter, również przerwa. Czyli 18,59 przeżył. 4,883 niestety nie miał tyle szczęścia. I ten mierzyłem, również przeżył. Ten tutaj pracuje jako dioda, gdybyście zwrócili uwagę, tutaj mamy te dwie nóżki zwarte, więc mamy tutaj typową diodę. Jak postanowiłem rozwiązać problem? Pogrzebałem w moich zasobach, słuchajcie, i znalazłem Yamaha 630. Oryginalne wyluty. Czyli tranzystory mocy 4 sztuki byśmy mieli. Jeśli chodzi o tranzystory końcowe, te sterujące, powiem wam szczerze, kupiłem w sklepie 4. Już wam pokażę, o co chodzi. To są nowe, kupione w sklepie. A to jest wylut. Zwróćcie uwagę na te kropeczki tutaj i na inny kształt obudowy. Tak więc tych
Nie odważę się włożyć. Natomiast dzięki, chyba to z Allegro brałem, kupiłem 4 sztuki oryginałów z wylutu i one faktycznie wyglądają tak jak te oryginały. Tak więc na tą chwilę pozostaje mi wmontować to. Robiłem doświadczenie, w sensie uruchomiłem go już częściowo, czyli w miejscu bezpiecznika, który był przepalony, wkomponowałem to maleństwo 200-watowe i po podpięciu słuchawek on już działa. Tylko gdybyście mieli taką sytuację, to nie próbujcie przypadkiem podpinać głośników, bo uszkodzicie kolejne tranzystory tam. Natomiast słuchawki na chwilkę jak najbardziej można i tą metodą wiemy, że cały stopień jakby tam wcześniejsze wszystko jest w porządku. Tak więc po wymianie i regulacji prądu to urządzenie powinno zacząć żyć. Dobrze, tyle mojego gadania, biorę się za podmiankę części.
Tak więc, jak widzieliście, wlutowałem już elementy. Ten wzmacniacz w tej chwili jest już załączony, na razie jeszcze przez żarówkę. I co może dla Was być istotne? Na płytce tutaj mamy punkt P622 i po drugiej stronie on ma numerację 621. Tutaj w tych punktach ustawiamy prąd spoczynkowy. Jak widzicie, ja tutaj jestem wpięty takim przewodzikiem. O, tym. Może go nie widać. Podsuniemy troszkę. O, tutaj. Założyłem sobie tam wtyczkę ze względu na to, że te piny są blisko siebie i byłoby ryzyko, że coś mógłbym zewrzeć niechcący. No i ustawiamy tutaj napięcie. Producent zaleca 6,5 mV w tym miejscu. Tolerancja wynosi 2 mV w górę i w dół. Tak więc możemy tu ustawić od 4,5 do 8,5 mV. Ja w tej chwili tutaj mam 6,2. Może... Czekajcie, spróbuję przełożyć ten mierniczek. O, coś się nam to światło za bardzo odbija. O! Czyli tutaj mamy 6,2. Teraz go wyłączę, aby przepiąć się do drugiego punktu pomiarowego. Czyli tutaj. O, już. No i załączamy ponownie zasilanie. I patrzymy, co się będzie działo. Regulujemy tymi potencjometrami tutaj na środku dwoma. No mamy 4,95, no ale rośnie. Tak więc musimy poczekać, żeby on na nowo się trochę ustabilizował. No i też myślę, że ustawię 6,2 w tym drugim. No i tak już to zostawimy. Co było przyczyną? Powiem Wam, że ciężko wyczuć. Prawdopodobnym wydaje się, że uszkodzeniu uległ ten tranzystor tutaj. No i automatycznie rozjechało nam się wszystko. Tranzystory końcowe dostały zbyt duży prąd. No i nie wytrzymały tego. Tak podejrzewam. Ponieważ poza uszkodzeniem tych 5 tranzystorów i przepalonym bezpiecznikiem nie doszukałem się niczego, co by tutaj mogło powodować jakikolwiek niepokój. Jak widzicie, mamy 5,7, czyli troszeczkę byśmy to może podnieśli. 5,8, 6,61, za dużo. Zobaczymy, czy będzie chciało się to tak utrzymywać. No poszło w górę, 6,3. No tylko troszeczkę go dziabniemy w drugą stronę. Co Wam powiem, nie podoba mi się ten potencjometr. Czyli byłaby jakaś szansa, że w momencie, kiedy on stracił kontakt, to właśnie porobiło nam się tutaj takie dziwne zamieszańsko. Tak więc przerwiemy i oba te potencjometry wymienimy na nowe. Nie będziemy ryzykować. No i prace dobiegły końca. Już w tym momencie z bezpiecznikiem normalnie. Wszystko wyregulowane, te potencjometry wymieniłem i faktycznie regulacja była taka bardziej stabilna, nie było takich gwałtownych szarpnięć. Tak więc no, podsumowanie jest takie, no, to co tutaj widać, no. Tranzystory, bezpiecznik,
do tego wszystkiego jeszcze właśnie te dwa potencjometry małe i tyle, no wzmacniacz wyregulowany, pozostaje przykręcić mu dół, blachę górną, no i niech wraca do domu. No tak to, tylko że to takie pierdziążki na razie. Jak słyszycie, działa. Dobra, to by było na tyle. Bierzemy się za coś następnego.